Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w poniedziałek, 22 listopada, popołudniem. Proszę Państwa, moja ulubiona prognoza pogody wskazuje na to, że uwaga, no niestety nie możemy się już spodziewać ani 20 stopni w plusie, ani słońca, raczej nadchodzi śnieg, czyli najwyższa pora zrealizować nasz plan i uciec do ciepłych krajów. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do wygrywania pieniędzy na ten cel w naszym programie. Pierwsza zagadka na rozgrzeweczkę w takim razie. 100 zł do wygrania, coś do jedzenia. Coś do jedzenia na K. Coś do jedzenia na K. Proszę Państwa, myślę, że to nie będą długie poszukiwania. Często taką grę gramy szukając czegoś w kuchni na K, ale ponieważ chcielibyśmy, żeby ta gra naprawdę szybko została zakończona i żeby po prostu prowadzić Państwa w dobry humor, to naprawdę łatwa odpowiedź w kopercie i coś do jedzenia, żebyśmy już nie szukali po omacku, po kuchni, tylko wiadomo od razu, że chodzi o jedzenie. Proszę Państwa, czekam na Wasze propozycje, dobrze? Względem tego, co jest do jedzenia na K w kopercie. I szybciutko przypomnę jeszcze zasady. Uwaga, w naszym programie mogą brać udział wyłącznie gracze pełnoletni. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których można się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numery. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączy Cię ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy Cię ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc pod nasze numery. Szczegóły znajdziesz w regulaminie. Jeżeli zgłosisz się i trafisz na otwartą linię, zostajesz połączony automatycznie z moim studiem. Zdobędziesz nagrodę, jeżeli udzielisz prawidłowej odpowiedzi na antenie. Więcej na 388 telestronie czwórki. Proszę Państwa, to zapraszam w takim razie na antenę z kolejnymi pomysłami. Słuchajcie, szczerze mówiąc nie zdziwiłabym się, gdyby jeden z pierwszych pomysłów, jedna z pierwszych odpowiedzi była od razu strzałem w dziesiątkę i to 100 zł naprawdę szybko by do Was powędrowało. Trzymam kciuki, żeby tak się stało. Przed nami dzisiaj naprawdę dużo zagadek, także mam nadzieję, że będzie bardzo ciekawie. Proszę Państwa, dobrze, spróbujmy na razie zapomnieć o pogodzie, bo to jest mój główny problem w tej chwili, że się zrobiło znowu zimno i że nie będzie ładniej, ale spróbujmy pomyśleć o czymś przyjemniejszym. Jedzenie na zimę, na zimno to jest najlepsze rozwiązanie, przynajmniej dla mnie. Także pomyślmy o jedzeniu, zwłaszcza jeżeli coś znajdziesz na K, podajesz odpowiedź. I zbieramy pieniądze. Kochani, zbieramy pieniądze, bo w przyszłym tygodniu naprawdę większość osób powinna chyba wsiąść do samolotu i polecieć gdzieś do Tunezji. Przynajmniej. Uwaga, może się pierwszy gracz trafi. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Co pani proponuje do jedzenia na K? Karpatka. Karpatka, dobra propozycja, jesienno-zimowa, widzę, że wszyscy mają apetyt na ciastka, natomiast nie jest to odpowiedź z koperty. Ja zapiszę tutaj Pani odpowiedź, żeby po prostu kolejne osoby wiedziały już, że to nie jest karpatka, bo nie dziwię się, że u Pani taki pomysł się pojawił. Myślę, że wiele Pań apetyt na karpatkę w jesienno-zimowym sezonie wykazuje. Na karpatkę, na eklerkę, na ponczusia i tak dalej, na czekoladę. Proszę Państwa, podyskutujmy o jedzeniu, pomyślmy. Dzień dobry. Dzień dobry. Co Panu przyszło do jedzenia na K, do głowy? Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Kotlet. Oho, mężczyzna, proszę bardzo, od razu z konkretem, kotletem. Kotlet, nie, też nie, jeszcze nie z koperty, może do 3 razy sztuka. Też nie kotlet, chociaż nie ukrywam, że taki kotlecik przed tą karpatką, to why not, prawda? Karpatka, kotlet, może w innej kolejności byłoby nawet bardziej wskazane. Najpierw kotlet, potem karpatka, zobaczmy co trzecie, dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest Pana propozycja jedzeniowa? Kartoflanka. Aha, zupki nam tutaj brakowało troszkę w tym zestawie. Też nie jest to odpowiedź z koperty. Zapisuję, ale bardzo ładnie. Kartoflanka. 300 zł proszę. Dobrze, żebyśmy naprawdę mieli jakiś porządny start, porządny początek oszczędności na wyjazd do ciepłych krajów. Proszę Państwa, a i mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, kukurydza. Też dobra myśl, też taka energetyczna myśl na jesień. Ja sobie zawsze kukurydzę z puszki przesypuję do miseczki, podgrzewam w mikrofalówce z masełkiem, także to jest zimowe. Kukurydza, tylko że też nie z koperty.
Czyli coś jeszcze. Coś jeszcze. Kukurydza, kartoflanka, kotlet, karpatka, takie takie propozycje się pojawiły do tej pory. Proszę Państwa. Tak się zastanawiam, co jeszcze przychodzi komuś do głowy. Różne pomysły tutaj, myślę, mogą być. Co mógł mieć na myśli nasz reżyser? Proszę Państwa, Marcinek tutaj na pewno nie wymyślił czegoś niesamowicie niespotykanego. Raczej jest to taka rzecz, którą wszyscy znają. Dobrze, czekam na kolejny pomysł. Dzień dobry. Halo? Halo? Halo, kto to mówi? Kto mówi? Ania Lerczak. A kto mówi z drugiej strony? Paulina. Paulina, a czy jest mama w domu albo ktoś starszy od ciebie? Mama. Tak, moja siostra jest starsza. To dawaj siostrę. A siostra ma skończone 18 lat? Halo? Już, proszę pani. Ja mam 18 lat dziewczyny, musicie mieć skończone przynajmniej jedna z was, a nie wspólnie, jak się doda wiek obu sióstr. 18 lat to jest podstawowy warunek tego, żeby brać udział w naszym programie. Także bardzo, bardzo, bardzo proszę rodzice, starsze siostry, starsi bracia, panujcie nad młodszymi uczestnikami zabawy. Można oczywiście przejąć propozycję odpowiedzi, ale dorosły podaje odpowiedź na antenie. Proszę Państwa, co było? Karpatka, kotlet, kartoflanka, kukurydza. 300 zł do wygrania. Podniosłam nagrodę, właściwie znacząco podniosłam, trzykrotnie. Czy komuś jeszcze przychodzi do głowy coś do jedzenia na K? Proszę Państwa, pora kończyć tę zagadkę, zwłaszcza, że jest to tylko taka rozgrzewka. Specjalnie ograniczyłam tak naprawdę pole poszukiwań, bo pomysł był, żeby szukać czegoś w kuchni na K, ale żeby ograniczyć naprawdę znacznie właśnie tutaj ten obszar poszukiwań, bo od razu powiedziałam, że chodzi o coś do jedzenia. Także możecie się Państwo skupić na najprzyjemniejszym temacie na świecie, przynajmniej dla mnie. Do jedzenia na K. Co jeszcze może być? Halo? Koksa. Słucham. Koksa. Co to jest? Aha, jabłko takie. No, tutaj mamy jakieś, miałam podejrzenia. O. Czy aby na pewno mogę zapisać to na tablicy? Ale ponoć jest to rodzaj jabłka. Jakkolwiek by dziwnie nie brzmiało. Karpatka, kotlet, kartoflanka, kukurydza. Koksa. Proszę Państwa, znaczy myślę, że odpowiedź z koperty jest naprawdę, no nie wzbudza tutaj jakichś takich większych wątpliwości, naprawdę. Jest przynajmniej dla mnie znacznie bardziej znaną rzeczą do jedzenia niż koksa. Dobrze, lecimy dalej. Proszę Państwa, proszę za bardzo nie kombinować, jeśli mogę prosić, bo wtedy będzie nam łatwiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ciekawa jestem, jaka będzie odpowiedź. Korniszon. Dużo lepiej, dużo lepiej, bo na pewno znacznie bardziej znana rzecz do jedzenia na K niż koksa. Ale też nie z koperty, jeszcze nie z koperty. Korniszon. Aby na pewno. Wszyscy to sprawdziliśmy, co chcemy powiedzieć. Proszę Państwa. A zastanawiam się właśnie jakby tutaj podpowiedzieć. Warzywa, owoce, kategoria warzywa, owoce. Dobrze. Warzywam, no nie, właściwie nie było, no korniszon, prawda? Warzywo. Dobrze, proszę Państwa, to jest coś smacznego. Kategoria warzywa, owoce na K. Warzywa, owoce na K. Nie mogę powiedzieć nic więcej, dlatego tak się tu trochę plączę w zeznaniach. Może teraz się uda. Dzień dobry. Dzień dobry, kiwi.
No dobrze pani podchwyciła podpowiedź, bo na pewno widzę, że kategoria owoce, warzywa, ale nie z koperty, czyli 300 zł w dalszym ciągu do wzięcia, też nie kiwi. Też nie kiwi. Kategoria warzywa, owoce, nie kiwi, nie korniszon. Czy coś jeszcze przychodzi do głowy? Coś do jedzenia, na K i jeszcze bardziej ograniczone pole poszukiwań. Kategoria warzywa, owoce. Proszę państwa, co tam jeszcze? Co może być już tak bardziej konkretnie? Czyli odpadają właśnie wszystkie kotlety, kartoflanki, to wszystko odpada. Szukamy wśród warzyw i owoców coś smacznego. Co państwu jeszcze przychodzi do głowy? No dobrze, proszę państwa, było miło, rozgrzaliśmy się, przekonaliśmy się, że można się bez problemu dostać do studia. Pora tę zagadkę kończyć, dobrze? Nie ukrywam, że już mam apetyt na to, żeby ściągnąć kopertę i wydać komuś pieniądze. Dzień dobry. Dzień dobry. Co by pan zaproponował? Kalarepa. Też jeszcze nie, ale bardzo dobrze, bo też jest to jak najbardziej dobra, w dobrej kategorii się trzymamy. Kalarepa. Proszę państwa, czy coś jeszcze? Czy coś jeszcze? Jesteśmy dobrze, jesteśmy na dobrym tropie. Teraz tak nie wiedziałam, czy to dobrze, że reżyser podpowiada państwu kategorię, ale widzę, że to był bardzo dobry ruch i że może właśnie dzięki temu rzeczywiście tę grę bardzo szybko zakończymy. Czyli tak, też nie kalarepa. Nie kalarepa, nie kiwi, nie korniszon. Szukamy w kategorii warzywa, owoce, oczywiście czegoś do jedzenia, czegoś na K. Czy ktoś z państwa ma jeszcze jakiś inny pomysł? Chyba tak. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. No, coś tam. Halo? Dobrze, czekam w takim razie na kolejny telefon. Kochani, tam słyszałam jakieś takie, jakąś taką niepewność dziecięcą. 18 lat musi być skończone, tak? Żeby brać udział w tym programie. Dobrze, no to czekam w takim razie na kolejne odpowiedzi. Mam nadzieję, że już na taki końcowy strzał. 300 zł do wygrania. Proszę państwa, kategoria warzywa, owoce. Na K, uwaga, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę bardzo o rozwiązanie. Kalafior. Też jeszcze nie, pomimo tego, że jest to jeden z moich ulubionych warzyw, jedno z ulubionych warzyw, kalafior. Kalafior. Też nie. Kochani, czy coś jeszcze? Czy ktoś ma jeszcze jakiś inny pomysł? Szukamy w kategorii warzywa, owoce. Wiemy, że jest to coś na K i proszę bardzo, parę odpowiedzi zostało wykluczonych. Aha, koksa to jest rodzaj jabłka, tak? O ile dobrze zrozumiałam, czyli nie koksa, nie korniszon, nie kiwi, nie kalarepa, nie kalafior. 5 odpowiedzi z kategorii i może teraz. Dzień dobry. Dzień dobry. To próbujemy raz jeszcze. Koper. No, też nie, też nie. Dalej, czy ktoś ma inny pomysł? Też nie koper, koksa, korniszon, kiwi, kalarepa, kalafior, koper. Proszę państwa, kończą się pomysły. Ja wiem, że jest coraz trudniej, bo rzeczy do jedzenia i to jeszcze w kategorii warzywa, owoce i konkretnie na literę K, no nie ma tak dużo, zwłaszcza, że wiele odpowiedzi już jakoś tam została wykluczona. Ktoś z państwa zapewne myśli o tej rzeczy, którą mamy w kopercie, naprawdę. Tylko, że po prostu dobrze byłoby, żeby teraz odrobinka szczęścia, żeby trafił do studia ktoś, kto właśnie ma taki pomysł na odpowiedź. Proszę państwa, proszę wykorzystać ten moment. Naprawdę, to takie tutaj oko do was teraz puszczam. To jest najłatwiejsza zagadka w tym dzisiejszym naszym spotkaniu. Kolejne będą już coraz tylko trudniejsze, także jeśli ktoś chciałby w łatwy sposób, przyjemny wygrać, to teraz. Chyba, że będzie za późno. Dzień dobry. Dzień dobry. Co pani proponuje? Kiełki. Kiełki zdrowo, zdrowo, ale nie. Dobrze, coś jeszcze, proszę państwa, coś jeszcze innego. Nie wiem, chyba smaczniejszego od kiełków, pomimo tego, że sama też czasem kiełki lubię, ale chyba smaczniejszego tak dla ogółu. Dobrze, co tam mamy? 9 chwil, 300 zł. Nie korniszon, nie kiwi, nie kalarepa, nie kalafior, nie koper, nie kiełki. No i nie koksa. Warzywa, owoce. 300 zł do wygrania. I powiem szczerze, no nie mam zegarka, ale czuję, że czas tej zagadki naprawdę dobiega końca. Proszę państwa, 8 chwil nam zostało. Jest ktoś. Dzień dobry. Halo?
Dzień dobry. 3, 2, 1. Dobrze, to czekam na następny telefon, bo troszkę nie mamy czasu. Znaczy, nie dziwię się, szczerze mówiąc, że ktoś jest troszkę może zaskoczony, trafił na antenę i nie ma gotowej odpowiedzi, bo teraz nie jest tak łatwo znaleźć następny pomysł. Raczej zapraszałabym tych z Państwa, którzy mają już jakiś pomysł, dobrze? Do wykręcenia numeru telefonu. Czyli czego szukamy? Szukamy odpowiedzi z koperty. To jest coś do jedzenia, na K, coś z kategorii warzywa, owoce. I to na pewno nie jest koksa, czyli jakiś rodzaj jabłka. Kornisson, kiwi, kalarepa, kalafior, koper, ani kiełki. Żadna z tych odpowiedzi. Czy ktoś jeszcze myśli o czymś z kategorii warzywa, owoce na K? Bo można wygrać w łatwy sposób 300 zł. Zostało nam 7 chwil. No i może teraz się uda. Dzień dobry. Dzień dobry. Co pani proponuje? Kokos. Kokos. Fajna odpowiedź, bardzo fajna, smaczna na maksa. Ja naprawdę uwielbiam kokosy, ale też nie. Kokos. Też nie. Czy ktoś ma jakąś inną myśl? Proszę Państwa, czy ktoś ma jakąś inną propozycję jeszcze? Ile zostało nam czasu? 4 chwile. Proszę Państwa, próbujemy po prostu tę grę zakończyć, żeby grać dalej. Ja no niestety uprzedzam, że te kolejne gry będą naprawdę dużo trudniejsze, także proszę teraz się bawić, bo jest najprzyjemniejszy chyba temat w życiu, jaki można znaleźć, czyli jedzenie. Może teraz się uda. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaką pani proponuje odpowiedź? Kartofel. Dobra myśl, dobra myśl, bo rzeczywiście no proste, znane. Proszę Państwa, uwaga, uwaga. Proszę zobaczyć, proszę Państwa, mamy 3 chwile do końca i uwaga, taka dramatyczna ostatnia podpowiedź. K-A, K-A, nie kartofel, nie kalafior, nie kalarepa. Co zostało w takim razie? Proszę Państwa, co zostało w takim razie? Proszę Państwa, uwaga, a, mam tutaj dobrą podpowiedź dla uważnych. Podobno, uwaga, podobno najlepsze są na placu Pigalle. O-o! I nie chodzi o kartofle, kalafiory, ani kalarepy. Co jest najlepsze na placu Pigalle? Uwaga! Pytanie podchwytliwe, ale uwaga, z kategorii warzywa, owoce. Odpowiedź warta 300 zł. Ja myślę, że mogę ściągać kopertę z tablicy. Proszę Państwa, smakołyk jesienny, no naprawdę tak typowo jesienny. Je się na ciepło. Marcinek wsadził do koperty dzisiaj właśnie taką odpowiedź. Czy przychodzi Państwu do głowy coś? Ja wiem, że teraz mocno żeśmy zamieszali dla tych osób, które no nie kojarzą zupełnie tej podpowiedzi. Kto wykorzysta to, co teraz tutaj wiecie? K-A, K to nie jest kalarepa, kalafior ani kartofel, a najlepsze podobno są na placu Pigalle. I powtarzam, odpowiedź jest z kategorii coś do jedzenia, warzywa, owoce. Żeby nie pojawiły się inne pomysły. K-A. Zaczyna się na K-A. Proszę Państwa, je się na ciepło. I bardzo taki typowy jesienny przysmak. Dobra, cisza. Skończył nam się czas. Proszę Państwa, czekamy na zwycięzcę. Najlepsze na placu Pigalle są... Na pewno nie kalarepy, nie kalafiory i nie kartofle. Najlepsze na placu Pigalle, K. Ajajaj, ja się trochę boję odpowiedzi. Trzymam kciuki. Proszę Państwa, 300 zł do wygrania i myślę, że czekamy na ostatni telefon. Bo kto nie wie, ten pewno nie dzwoni. Uwaga, dzień dobry. Dzień dobry. No to słuchamy, co jest najlepsze na placu Pigalle? Kasztany.
Brawo, 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 brawo. Kasztan jadalny, proszę Państwa. Najbardziej jesienny, typowy jesienny przysmak. W każdym razie na placu Figal. Dobrze. Zapraszam serdecznie. Tak się zastanawiam, jakby tutaj, jakbym mogła Państwu pomóc, żeby to lepiej było widać. No nic, spróbujmy sobie tak poradzić, dobrze? Proszę Państwa, pomiędzy tymi zdjęciami są dwie różnice. Ja bym jednak przesunęła tutaj tę tabliczkę, dobrze? Ja to ćwiczę dużo na siłowni, więc miejmy nadzieję, że sobie z tym poradzę. Proszę bardzo. Ura, to siła, to za moc. Dobrze. Proszę Państwa, mam nadzieję, że dzięki temu będzie Wam się łatwiej po prostu patrzyło na te zdjęcia. I teraz tak. Dużo się dzieje na tym zdjęciu, uwaga, także nie jest wcale tak łatwo. Proszę Państwa, tu jest wiele elementów, no niektóre elementy rzucają się w oczy dość intensywnie. I teraz trzeba się jakoś na tym skupić i znaleźć dwie różnice, dobrze? Znaleźć dwie różnice między tymi zdjęciami. Proszę Państwa, przy tego typu zagadkach naprawdę liczy się refleks, bo tak, im wcześniej zobaczysz dwie różnice, tym wcześniej możesz wykręcić nasz numer telefonu i tym mniejsza jest w tym momencie konkurencja, bo jeszcze inni ludzie po prostu szukają. Także no byłoby fajnie, gdyby tak już usłyszeć telefon w tej sprawie. Jest to kolejne 300 zł do wygrania, tylko proszę, bądźcie świadomi tego, że musicie mi opowiedzieć o tych dwóch różnicach, tak? Także trzeba je tak wskazać, żebym ja je zobaczyła, bo ja na razie widzę jedną, szczerze mówiąc. Jedna jest taka, że mi się każda kobieta zauważy, ale uwaga, dzień dobry. Dzień dobry. O, to jak pan myśli, gdzie są różnice? Na torebce brakuje klamerki i ramionczko jest na górze. A, brawo, no ramionczka nie zauważyłam, świetnie, genialnie. To zapięcie na torebce, no to myślę, że każda kobieta widziała, że coś jest nie tak z tą torebką. Natomiast tego ramionczka, co tak opadało, no to nie dziwne w sumie, że pan wypatrzył. Proszę Państwa, lecimy dalej. Uwaga, 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 bo widzę, że konkretnie bardzo podskoczyła nagroda. 800 zł koledzy proponują za rozwiązanie kolejnej zagadki. Proszę Państwa, dlaczego? Bo między tymi zdjęciami są aż trzy różnice. Między tymi obrazkami są aż trzy różnice. Ciekawa jestem, czy ktoś coś tutaj zobaczy. Proszę Państwa, chwilka ciszy, dobrze? Ja Wam dam momencik, żeby się temu przyjrzeć. Nie wiem, czy jest taka możliwość na przykład, żeby powiększyć to zdjęcie. Teraz zobaczymy. Mam nadzieję, że chłopcy mają taką możliwość, żeby po prostu to zdjęcie było większe, żebyście Państwo mnie nie widzieli przez moment, żebym po prostu, no przynajmniej tyle, przynajmniej ja nie rozpraszam. Okazji przyglądam, bo teraz też mogłam podejść tutaj bliżej do tego telewizorka, który mam w studio. Dobrze, to co, wracamy do studia chyba, nie? Zapraszam Państwa z powrotem, bo myślę, że tak, to znaczy to nie jest łatwa zagadka, no naprawdę nie jest łatwa, ale tak sobie myślę, że może była taka chwilka czasu dla Was, żeby się temu w spokoju przyjrzeć i może ktoś jednak już coś tam wypatrzył, no. Proszę Państwa, ogromna prośba, no. Niestety muszę o tym przypomnieć, że nagrodę można wygrać tylko jeżeli ktoś wypatrzy aż trzy różnice. Także nie dzwonicie Państwo, jeśli widzicie tylko jedną, czy nawet dwie. No, trzy. Znaczy od razu powiem, tutaj głównie chodzi o trzecią różnicę, bo to zdjęcie wcześniej widziałam. I powiem Państwu szczerze, pomimo tego, że widziałam to zdjęcie wcześniej, to i tak nie widzę tych różnic teraz. Znaczy poza jedną. Jedną widzę, bo to jest taka dla mnie łatwa do zobaczenia.
natomiast nie widzę drugiej, a pamiętam, że najgorsze było to, że trzecia tutaj była strasznie trudna. Trzecia była raczej z tych takich niewidocznych dla przeciętnego oka. Zapłacimy 1000? Dobrze, no to może spróbujmy w takim razie Państwa zachęcić. Nie wiem, czy to coś da. Zawsze to jest tak, że jak jest po prostu trudna zagadka i ludzie nie widzą, to nie widzą. To mogłabym nawet oferować 10 tysięcy, a i tak nic z tego po prostu nie będzie. No ale poczekajmy, może jednak znajdzie się jedna osoba przynajmniej, która tutaj te trzy różnice jakoś namierzy. Żeby wygrać nagrodę, musicie podać pełną odpowiedź, czyli musisz widzieć wszystkie trzy różnice i umieć na dodatek je jeszcze opisać. Dobrze, proszę Państwa, najważniejsze informacje. Do wygrania 1000 zł. Trzy różnice. Próbujemy namierzyć trzy różnice między zdjęciami. Trzy. Nie jedną, nie dwie, trzy. Dość trudne zdjęcie, trudne, bo może nie ma tutaj za dużo, nie dzieje się na tych jakimś tam drugim czy trzecim planie, to nie, ale naprawdę to jest trudne, uwierzcie mi, to jest dość trudne, także rozumiem, że jeszcze nie widzicie i że jeszcze nie usłyszałam odpowiedzi, ale spróbujmy się w tym momencie na tym przez chwilę skupić, dobrze? Jeszcze przez moment, może komuś się uda. Teraz napomykamy o tym, że szukamy eksperta. Przecież wiedziałeś, że to jest trudna zagadka. To trzeba było wcześniej uprzedzić. Ale... A dobrze, skoro się przyznaliście do tego, co ja wcześniej niestety wiedziałam, że to jest bardzo trudna zagadka, to ja w takim razie podwoję nagrodę. 2000, proszę. A udało się. Tak tutaj nieśmiało zaproponowałam. Udało się. Proszę Państwa, wiem dlaczego się niestety udało, bo wiedzą, że to jest trudne. Nie poddawajmy się jednak, dobrze? Nie poddawajmy się, spróbujmy. Proszę się spróbować przyjrzeć. Kochani, zagadka jest już z nami przez chwilę, także może się okazać, że są już osoby, które widzą już dwie, a może nawet i tę trzecią też już ktoś wypatrzył. Jeżeli byłoby tak, że byłby ktoś gdzieś, nawet byłaby to tylko jedna osoba. Proszę Państwa, szkoda marnować czas na to, żeby tutaj czekać, aż więcej osób zobaczy te różnice. Wykręćmy numer, dobrze? Jeżeli jest ktoś, jeżeli jest tam gdzieś osoba, która widzi trzy różnice, proszę wykręcić numer. Razem ze mną ja Państwu tutaj tradycyjnie podyktuję ten numer, żebyście po prostu nie musieli się jakby odrywać wzrokiem od tego, co najważniejsze, czyli od tych trzech różnic. Proszę spróbować wykręcić. Zobaczymy. Z komórek. Gwiazdka 7303. A z telefonów stacjonarnych 704 304 303. Zobaczmy, czy komuś się udało. Zobaczmy się, przekonajmy, czy komuś się udało znaleźć trzy różnice. To nie jest wykluczone, naprawdę mógł się już ktoś taki znaleźć. Ta trzecia różnica w tym przypadku jest tak wkomponowana, tak ukryta, że po prostu jej nie widać, że większość graczy po prostu jej nie zobaczy. Znam tę zagadkę, stąd właśnie no, mam jakieś tam wątpliwości takie. Chyba jednak nie udało się nikomu znaleźć jeszcze trzech różnic, bo nie słyszę odpowiedzi. Jakoś tłumy nie walą tutaj. Ja wiem, że to jest trudna zagadka. Wiem, bo po prostu ją testowaliśmy też tutaj u nas w pracy. I proszę Państwa, no niestety na ogół wychodziło, że większość osób nie jest w stanie znaleźć trzech różnic. No nie
dziwię się, że chcą kończyć, ale jak mamy skończyć? Tak. Proszę Państwa, hasło takie usłyszałam, że zróbmy tak, że jeżeli nie uda się tej zagadki rozwiązać teraz w tym najbliższym czasie, to ją po prostu możemy zmienić. Natomiast jeżeli znajdzie się ekspert, ktoś, kto jest w stanie wskazać te trzy różnice, proszę Państwa, zapłacę 4000. Naprawdę, nie żartuję. No, grubo, wiem, na bogato. 4000 zł, proszę Państwa, troszkę może reżyser tutaj, myślę, że daje takie duże pieniądze, bo z tych naszych statystyk, z badań nad tą zagadką wynika, że 100% osób nie jest w stanie jej rozwiązać, nie jest w stanie znaleźć trzech różnic, czy 99,5. Także jest mała szansa, że jest w tej chwili przed telewizorem ktoś, kto zobaczy wszystkie trzy różnice. Dlatego myślę, że proponuję tak łatwo takie duże pieniądze, ale może Państwo to jakoś wykorzystacie. 4000 zł, bardzo dobre pieniądze, naprawdę super nagroda. No teraz to już mówimy o naprawdę poważnych pieniądzach. Proszę Państwa, tylko że to jest tylko na chwilę. Kończymy tę zagadkę. Zobaczcie, ile mamy pieniędzy do wydania. Jeżeli nie ma do tej pory nikogo, kto byłby w stanie tutaj te trzy różnice znaleźć, to rozłóżmy te pieniądze po mniejsze nagrody na kilka łatwiejszych gier. Może wtedy ktoś nie weźmie w całości w sumie tych 4000, ale za to więcej osób wygra tam po 500 zł na przykład. Proszę Państwa, ja nie wykluczam, że jest ktoś, kto jest w stanie o tych trzech różnicach opowiedzieć w tej chwili. Naprawdę może ktoś taki być, tylko jeśli tak, to proszę już na nic nie czekać, bo po prostu za chwilę będziemy myśleli o tej zamiance. Zamieniamy? Jeszcze może chwilkę, sekundkę, dopiero co te 4000 wyświetliliśmy. Halo? Jeszcze dajcie chwilę. Proszę Państwa, jeśli ktoś zobaczył, że jest 4000 do wygrania i ma na to naprawdę wielką chrapkę, a wiem, że są takie osoby, jeszcze chwilkę macie, żeby się przypatrzeć tej zagadce. Ja wiem, że to nie jest łatwe. Będziecie Państwo za chwilę pewno przeklinać mnie i nasz program, ale naprawdę są tutaj trzy różnice. Obiecuję Państwu, że pokażemy to oczywiście w tych czerwonych kółeczkach, jeżeli nie uda się Wam tego znaleźć. Za chwilę. Proszę Państwa, te 4000 pojawiły się tylko na chwilę z hasłem, że to jest bonus dla kogoś, to jest naprawdę dobre, także nie będziemy czekać z tym dłużej. Nie będziemy z tą zagadką czekać, bo to nie chodzi o to, żeby ona teraz, nie wiem przez ile czasu tutaj się wyświetlała i wtedy się znajdzie ktoś, kto w końcu zobaczy. Szukamy eksperta, dla eksperta 4000, także jeśli ktoś widzi w tej chwili jedna, dwie, trzy osoby, to wykręca numer w tej chwili razem ze mną, bo za chwilę po prostu tej oferty może nie być. Uwaga, proszę Państwa, ostatnie chwile zagadki, wykręcamy numer i zaraz się wszystko okaże. Czy udało się komuś zobaczyć, czy absolutnie nie? No to uwaga, teraz. Komórki, gwiazdka 7303, telefony stacjonarne 704, 304, 303, cisza w studio, cisza w reżyserce. Czekamy na dźwięk dzwonka telefonu. Uwaga, Państwo jesteście też gotowi, jeśli ktoś dzwoni. Trzy różnice. Nie widzisz trzech różnic, nie dzwonisz, ale poczekaj, za chwilę pokażemy, zaznaczymy, gdzie te różnice były. Uwaga! Cztery tysiące. Trzy różnice. Jedna osoba potrzebna. To jest końcówka zagadki. Reżyserka, proszę poczekajmy jeszcze chwilę, bo ja słyszę, co tam się dzieje i to nie pozwalam się zrelaksować. Poczekajmy jeszcze chwilę, sami zaproponowaliście taką trudną zagadkę.
I jeśli teraz zabierzemy 4000 zł ludziom sprzed nosa, komuś, kto może jednak gdzieś tam widzi, to nie będzie przyjemnie. Proszę Państwa, kto wykręca teraz numer? Proszę być czujnym, dobrze? Tylko ogromna prośba, nie bądźcie tutaj pochopni. Jedna różnica nie załatwia żadnej nagrody. Dwie też nie. Trzy. Trzy różnice, proszę Państwa, 4000 zł, ale trzy różnice musi ktoś widzieć. W tym przypadku, przy tej zagadce, najtrudniejsza jest niestety trzecia różnica. Ale za dwie nie zapłacimy. Aha, strasznie mało czasu mamy. Proszę Państwa, nie da się reżyserką błagać, żeby to jakoś dłużej trwało. 7 chwil z tego, co słyszę, mamy dostać. 7 chwil. Musimy, po prostu musimy kończyć. Proszę Państwa, szukajcie tej trzeciej różnicy, bo naprawdę nie chcę, żebyśmy stracili szansę, ja straciła szansę na to, żebym mogła Wam dać 4000, a ktoś z Was szansę na to, żeby to wygrać. Proszę sobie to szybciutko bardzo wyobrazić. 4000. Wygrane w ciągu 6 sekund. Bo ktoś musi widzieć trzy różnice. Proszę Państwa, ja wiem, że są różne sytuacje. Ale przykro mi, jeśli ktoś zadzwoni, powie, że widzi dwie różnice i że chciałby za to dostać chociaż troszkę pieniędzy. Proszę Państwa, umówmy się, że tego nie będzie, dobrze? Że nie robimy tak. Dzisiaj płacimy tylko i wyłącznie komuś, kto zobaczy trzy różnice. Dlatego płacimy tak wysoką nagrodę. Bo ta zagadka jest sprawdzona, przetestowana. Wiemy, że no po prostu trzeba kogoś naprawdę dobrego, żeby te trzy różnice wypatrzyć. I tylko dla takiej osoby jest tak duża nagroda. Kochani, nie zapłacimy za dwie różnice, nie pojawi się taka oferta, raczej zmienimy zagadkę niż obniżymy ten poziom trudności, nie przy takich pieniądzach po prostu, ale te pieniądze są do wzięcia, są do wygrania, są zaoferowane, pojawiły się na ekranie i moim największym szczęściem będzie, jeśli ktoś z Państwa je w tym momencie wygra. To jest dla Was, to jest dla Was. Ja to mogę owszem teraz rozkładać na kilka łatwiejszych zagadek, ale... Czy Państwo tego byście chcieli, żebym teraz to zmieniła? No macie jeszcze dwie chwile, także te osoby, które widzą, to po prostu to muszą spróbować i to naprawdę moja rada jest taka. Proszę spróbować raz, drugi, trzeci. Popróbować, powalczyć, bo jest o co. Tylko jeszcze raz ogromna prośba, nie dzwonisz, jeśli widzisz tylko dwie różnice. Dwie są w miarę łatwe do znalezienia. Przy tej zagadce, proszę Państwa, 80% trudności jest w trzeciej różnicy. Mobilizacja, kochani, mobilizacja, ostatnia chwila. Kręcimy, próbujemy, walczymy, odpowiadamy na pytanie, jesteście gotowi, tak? Ktoś, kto wykręca numer, widzi, patrzy na te trzy różnice, jest gotowy do opowiedzenia o nich. Uwaga, dowiemy się kto. Kto jest ekspertem? Kto jest ekspertem, kto jest mega spostrzegawczy. Proszę Państwa, 4000. Naprawdę grubo. Jeszcze sekundę, reżyserka, dobrze? Dajcie nam chwilę. Może ktoś teraz zaczął wykręcać numer. Poczekajmy jeszcze chwileczkę. 4000. Gdzie mój ekspert? Gdzie mój ekspert? Może pan, który rozwiązał poprzednią zagadkę, może pan widzi. Ja
troszeczkę za trudno. Może troszeczkę to nie jest dobra zagadka na jesień, na popołudnie. Ale mam takie przeczucie, że gdzieś ktoś znalazł, zobaczył i mówię, to nie będzie wiele osób, ale jeśli jest chociaż jeden ktoś gdzieś w Polsce, kto patrzy na to i widzi, trzy. Proszę Państwa, czy ja mam jeszcze czekać? Czy to ma sens? Czy naprawdę mamy sobie odpuścić z tą zagadką, co? Kto sięgnie po 4000? 4000 złotych, super nagroda, naprawdę fajna, bardzo. No nie wiem, to w tym momencie powinnam podjąć decyzję. Zróbmy tak, jedna minuta. Tak, jaki, żeby był jakiś taki, żeby tak z nienacka się nie zakończyło. Jeśli ktoś widzi w tej chwili trzy różnice, to ma jeszcze minutę, żeby podać mi odpowiedź. Minutę. Ale po tym czasie będę musiała zakończyć zagadkę. Także jeszcze minutkę, proszę. No tutaj jest ta minutka, tak? Zegar to. 3, 2, 1, start. Proszę Państwa, tik-tak, zegar tutaj odmierza nam czas. To jest 50 sekund dla osoby, która widzi w tym momencie, już nie szuka, tylko widzi trzy różnice. To jest czas, żeby wykręcić numer, może wykręcić go raz jeszcze, dać jakąś tam sobie drugą szansę. Uwaga, pół minuty. Znajdzie się ktoś, znajdzie się ekspert. Proszę Państwa, znajdzie się ktoś sprytny. Spostrzegawczy, bardziej spostrzegawczy od znacznej większości ludzi. Kto widzi trzy różnice? Wiem, że większość osób no, widzi jedną, na pewno sporo osób widzi jedną różnicę. Już drugą różnicę znacznie mniej osób znajdzie w tym przypadku. Natomiast 80% osób, na którym pokazywaliśmy tę zagadkę, nie było w stanie znaleźć trzeciej. Proszę Państwa, czas nam się skończył. Uwaga, czy jest ekspert? Czy jest ktoś super spostrzegawczy? Czekam na telefon. Cisza, cisza, cisza. Czekamy jeszcze. Proszę przypadkiem nie pokazać rozwiązania, dobrze? Jeszcze chwilkę. Może ktoś zaczął wykręcać numer dopiero pod koniec tej minuty? To jeszcze poczekajmy. Czy w ogóle jest ktoś, kto widzi trzy różnice? Jest ktoś, kto próbował? Uwaga, cisza, cisza, jeszcze chwilka. Chwila, moment, moment bez nerwów. Proszę Państwa, teraz muszę usłyszeć rozwiązanie, naprawdę, bo za chwilę będzie za późno. Musimy przejść do następnej zagadki. Muszę przejść w tym momencie do następnej zagadki. Co koniec? Kończymy program w ogóle już? Proszę Państwa, no to teraz rozumiem to napięcie sprzed chwili, że już chcieli to zmieniać, pokazywać rozwiązanie. Tak, no nie będzie innej zagadki, to już chyba wiemy. Koniec programu. Koniec programu. To znaczy, no jest jeszcze szansa. Proszę Państwa, jeśli ktoś widzi, no to jest jeszcze szansa, żeby trafił do studia. Spróbujmy ostatni raz wykręcić nasz numer telefonu tylko z tymi osobami, które wszystkie trzy różnice są w stanie opisać. Dobrze? Uwaga! Proszę spróbować. Kto widzi, ktoś kto widzi trzy różnice, przypominam dla tych, którzy dopiero się przyłączyli, nie wystarczy ani jedna, ani dwie różnice, musisz widzieć trzy, to trzecia niestety jest najgorsza do znalezienia. Jeśli ktoś widzi trzy, proszę Państwa, koniec gadania, kręcimy z komórek, kręcimy gwiazdka 7303 i próbujemy, jeśli
nie słyszę telefonu, to proszę jeszcze raz spróbować. Z telefonów stacjonarnych też próbujemy. 704 304 303. Kończymy program, proszę Państwa. Na dzisiaj, na teraz, na poniedziałek kończymy program. Zapraszam na jutro 8.20, parę, 8.25. Uwaga. 3. A żeby się znalazła tylko jedna osoba, która widzi, to już będzie dobrze. 4000 zł do wzięcia, proszę Państwa, jeszcze w tej chwili, ale muszę powiedzieć 2. Kończymy nie tylko tę zagadkę, ale kończymy cały program. Jak Państwo teraz macie pretensję, że jest za trudna, ale ja mówiłam na początku programu, żebyście grali, jak było coś do jedzenia, że każdy zna coś do jedzenia. To mówiłam, to nie, to wtedy nie. Proszę Państwa, no jest trudno, no ale tak wyszło. Za to jest 4000 do wygrania. Rzutem na taśmę, kto to będzie? Czy jest ktoś? Jeden. Ostatnia chwila, uwaga, jeden. Cisza, cisza w studio. Mamy jeszcze chwilę, czekamy do ostatniego ułamka sekundy, reżyserka. Uwaga. Znajdzie się ktoś, ktoś się znajdzie. Poczekajcie. Jeszcze tą jedną chwilkę dajcie nam. Kto to będzie? Kto to będzie, proszę Państwa? Kto za chwileczkę zarobi 4000 zł? Kto ma na to szansę? Jeśli widzisz trzy różnice, ja już nie mam nic do powiedzenia, tylko czekam na dźwięk telefonu. Uwaga! Proszę Państwa, czy ktoś widzi, czy jest ktoś, kto widzi, czy to całe czekanie ma sens? Czy to moje czekanie w ogóle ma sens? Proszę Państwa, bo kończymy program. Kończymy program. Reżyser już mi płacze. Anka, żegnaj się. Jest 50 sekund do końca programu. Zrób coś, namów kogoś, kto widzi, żeby się zgłosił po wygraną. Proszę Państwa, no namawiam, no ale może po prostu rzeczywiście nie udało się tym razem nikomu zobaczyć. No, wszystkich trzech. Może się jeszcze udać. Słuchajcie, jeśli usłyszę dźwięk telefonu w tej chwili, to jeszcze się może udać. 4000 w dalszym ciągu do wzięcia. Nie słyszałam jeszcze odpowiedzi. Każdy ma jeszcze w tym momencie szansę, kto widzi trzy różnice. To jest jedyny warunek. I próbuję w tej chwili wykręcić numer. 20 sekund do momentu, kiedy muszę usłyszeć telefon. Najpóźniej. Jest ktoś? Czy ktoś w ogóle widzi trzy różnice? Udało się komuś? 4000 do wzięcia, proszę Państwa. Dawno nie było takiej nagrody. 4000. 3, 2, 1. Teraz się wszystko okaże. Uwaga, cisza, moment prawdy. No. Jeszcze walczymy. Ja jeszcze tu jestem, jeszcze czekam. Proszę Państwa, kto to będzie? Kto wygra 4000 zł? Jeszcze mamy sekundy, jeszcze sekundy mamy, tylko szybka, zwarta, jasna, konkretna odpowiedź. Kto widzi, dzwoni. Trzy różnice. Jeszcze. Spokojnie, czekamy. Uda się komuś, a w tej chwili może się udać jeszcze każdemu z Was, kto widzi trzy różnice i jest w stanie je opisać. 4000 zł. Telewizor przyciszony. Nie spuszczasz wzroku z tych trzech różnic, patrzysz, żeby ci one nie umknęły gdzieś sprzed oka. Dobrze, uwaga,
I ostatni raz może spróbuj wykręcić numer. A nóż, to wie. Gwiazdka 7303, szybko idzie. 704, 304, 303, uwaga. Uwaga, uwaga, skupiamy się. Teraz nie ma nic innego na całym świecie, tylko to. 4000, walczymy. Walczymy. Kto wygra? Czekam, proszę Państwa, czekam. Jeszcze czekam. Kończymy wykręcać numery. Ja jeszcze muszę wysłuchać tej odpowiedzi, a to nie będzie proste do opowiedzenia. To się musi wydarzyć teraz. Uwaga! I 3 sekundki ode mnie. 3, 2. Muszę uciekać, proszę Państwa, jesteśmy po czasie, naprawdę. Ostatnia chwila. 1 i teraz. Teraz, teraz. Uwaga, uwaga. Uda się, chwilkę. Uda się, musi się udać. Trzymam kciuki. Trzymam kciuki. 4000 jeszcze do wzięcia. 4000 jeszcze do wzięcia dla każdego, kto widzi 3 różnice. Udało się? Udało się komuś? Czy komuś się udało, proszę Państwa? Mamy jeszcze sekundy. No to może nie tym razem. Może jednak było za trudno. Jeszcze tu jestem. Jeszcze tu jestem. Jeszcze tu jestem, proszę Państwa. Szybka odpowiedź. Jest telefon, halo? Tak. Czy może Pan opowiedzieć o tych różnicach? Trzy różnice to są tak, rękawiczki, na jednej jest cięcie. Tak. Na drugiej jest taki jakby większy kołnierzyk przy rękawiczce. Dłuższa, krótsza, brawo, a trzecia? Trzecia to na, tak na dekolcie jest większa taka biała, no taka biała... Wzorek na sukience. Na sukience, tak? Tutaj na biuście właściwie bardziej. Tak, jest jeden taki jakiś pałąk większy na tej sukience, to tak. Coś. Brawo, proszę Pana, wygrał Pan tym samym 4000 zł. Proszę Państwa, oto nauczka na przyszłość, no trzeba grać i wygrywać. Brawo, brawo, 4000 dla Pana. Zapraszam jutro, 8:25, widzimy się, walczymy, gramy dalej. Chyba, że teraz się uda. Uwaga. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Pana, jaki jest wynik? 294. Dla Pana niestety nie. 24. 38. 29. 21. 57. Proszę 51. Pana. 28. 74. 181. 24. 27. 24. 74. 29. 24. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jaka jest odpowiedź? 60. Słucham. Bała się kurwu. 436. 24. 638. 6. 16. Nie. Nie, proszę Państwa, 585